Witam serdecznie, dobry wieczór. Jak wszyscy pamiętają, nasze wczorajsze wideo pokazujące jakość bilety nawet za darmo cieszyło się w grupie sporym zainteresowaniem. Było kilkadziesiąt komentarzy, były dziesiątki lajków na fanpage'u. Tutorial też nie był chyba najmniej popularny. A ponieważ właśnie pojawiła się możliwość znowu zaoszczędzenia całkiem sporych sum pieniędzy. O co chodzi? Udało mi się znaleźć taki patent, a mianowicie można kupić sobie pakiet lot plus hotel, to znaczy przelot z miasta A do miasta B i powrót do miasta A, na przykład z Poznania do Warszawy i powrót do Poznania, przelot w polskich liniach lotniczych lot i w tym pakiecie jeszcze hotel 3, 4 lub 5 gwiazdkowy i zapłacić za to nawet 0 zł. Ten patent już był jakiś czas temu w grupie, ale trochę inaczej działał. Teraz znów się pojawił. Ponieważ zaś jak kupić, jeżeli teraz pokażę jak kupić bilety, bo hoteli jest mało i tras jest mało za zero, za chwilę pewnie deal padnie i wypłynie, a poza tym no, wszyscy wiemy jak kupować w Polsce te loty, no to będzie trochę bardziej ambitnie. Na tym wideo pokażę jak kupić bilet lotniczy, a właściwie pakiet, przelot. Z Warszawy do Rygi, w polskich liniach lotniczych lot, w Rydze mieć hotel minimum trzygwiazdkowy, bo wiecie, jak ktoś czyta takie grube książki jak Biblia, to niego latanie musi mieć wygodnie pod głową. I do tego powrót z Rygi do Warszawy samolotem polskich linii lotniczych lot i zapłacić za to, to normalnie to taka wyprawa kosztuje około 1000 zł, a nam chodzi o to, żeby zapłacić za to maksymalnie 220 zł. Taki mamy cel. Pojawiła się taka możliwość, pojawił się taki deal, pojawił się taki patent i teraz pokażemy, jak to działa. Jaki mamy cel, tak bardziej na żywo? Chodzi nam generalnie o to, mamy przelot Warszawa-Ryga, Ryga-Warszawa, to jest polskie linie lotnicze lot strona. No, straszne pieniądze tu się wyświetlają, prawda? Do tego, do tych strasznych pieniędzy, tu akurat jest 7 stówek, chcemy zarezerwować sobie w Rydze hotel Ibis Styles. Nie jest to może najwyższej klasy hotel, ale 3 gwiazdki ma w promocji na bookingu na jedną noc 16 na 17 maja. Ten hotel kosztuje 289 zł, to jest ponad 7 stówek, no czyli około 1000 zł nam to robi. Nam zaś chodzi o to, aby zarezerwować to maksymalnie za 250 zł. Ruszamy. To jest naprawdę możliwe. Ok. Na początek to jest deal, który się pojawił, ale aby nie było znów dziesiątek komentarzy i pytań pod wpisem, gdybym rzucił tekstową informację, że to się pojawiło, to będą pojawiać się wideo. A zatem na początek wchodzimy na bardzo, bardzo znaną i wyeksploatowaną już stronę. O, już stronę. Trochę komputer świruje, ale damy radę. Tą stroną jest oczywiście Flybillet. Flybillet.dk. Wchodzimy na stronę Flybillet.dk. To jest pośrednik hotelowy. Właściwie można kupić wszystko. Wybieramy pakiet lot plus hotel. Następnie wpisujemy interesującą nas trasę Warszawa. Wpiszę po kodach lotniska, bo nie znam niestety duńskiego, Ryga. Wybieramy interesującą nas datę. Ja sobie wybrałem datę bodajże, tu była 16 na 17, jeszcze popatrzę. Tak, 16 na 17 maja. A zatem wybieramy sobie na interesującą nas trasie datę 16 na 17. Maja, oczywiście, żeby było jak najtaniej, jedna osoba dorosła i jeden pokój. Jeżeli chcecie polecieć z kimś, to zarezerwujcie to sobie osobno. I tak się opłaci. Szukamy. Na Flybillet. Nie wiem, jak to się wymawia po duńsku, pewnie zupełnie inaczej. Nie znam tego, Google nie tłumaczy. OK. Mamy pakieciki. 16 na 17 maja. Ustawmy to po cenie. I co mamy? 1032 duńskie korony plus hotel plus przelot z Warszawy do Rygi. Od razu powiem, to jest hotel ze śniadaniem.
O ile tutaj wybieramy hotel ze śniadaniem, o ile tutaj w Bookingu jest hotel bez śniadania, ze śniadaniem trzeba by zapłacić 340 zł, więc byłoby jeszcze drożej, to tutaj mamy ze śniadaniem. Wypełniamy wszystkie interesujące nas informacje, czyli ja jestem man, powiedzmy, że man się nazywa Brierm, Reben, Strup, dlatego Reben Strup mi się z Danią kojarzy. No to niech będzie nasz Riebie, niech będzie Riebie, małpa wp.pl. Powtórzę to Riebie, małpa wp.pl. Tutaj wpisujecie oczywiście własne dane, a nie Riebie, ok? Plus powiedzmy jakiś tam numer telefonu, najlepiej wasz. I teraz uwaga, w miejscu na kod rabatowy wpisujemy magiczny kod rabatowy. Ów kod to AO500 combo. I oczywiście zatwierdzamy, kodzik nam się ładnie aktywuje. Klikamy dalej. Teraz uwaga, trzeba zaznaczyć oczywiście, że my to wszystko akceptujemy. Klikamy dalej i 1000 koron robi nam się koron. Zobaczmy ile. 600. Czyli byłoby to po przeliczeniu niecałe tam 300 zł za pakiet przelot plus hotel ze śniadaniami plus powrót. Uwaga, teraz zapewne będzie pytanie, jak to wygląda w Polsce. No w Polsce to wygląda tak, że trzeba po prostu szukać. Na pewno znajdziecie, zawsze brać jedną noc. W Polsce, i tego chyba nie trzeba tłumaczyć, a jeżeli trzeba, to wytłumaczę, warto brać przelot plus hotel. Rozróżniamy liczbę pojedynczą od mnogiej. Przelot z punktu A do punktu B plus hotel. Pozdrawiamy kolegów, którzy chcą wracać pendolino z Warszawy do Krakowa. Jeżeli to by nie wyszło, przelot plus hotel, to system nie pozwoli. To do istniejącej już rezerwacji Warszawa, Ryga, Ryga, Warszawa, dokładacie sobie ponownie lot i hotel. W koszyku Wam zostanie pierwotna rezerwacja, robicie rezerwację tylko na przelot plus hotel, a następnie wywalacie rezerwację pierwotną i w ten sposób bardzo ładnie Wam się cena obniży. Ale często to nie jest konieczne. No, zobaczcie, 50 zł czasami widziałem przelot plus hotel z Gdańska do Warszawy i powrót z Warszawy do Gdańska w locie. Mam nadzieję, że film zostanie spożytkowany i trochę sobie polatacie. Nie ograniczajcie się tylko do lotów po Polsce. Na trasach międzynarodowych, zwłaszcza przy wylotach za granicą, można sporo fajnych rzeczy zrobić. Szczególnie w takich krajach jak Włochy. Tam Alitalia ma często niezłe ceny, a oprócz Alitalii inne, także nie do końca niskokosztowe linie, ale one są niskokosztowe de facto, też w tych systemach się pojawiają. Ryanaira Wizzaira nie ma, ale na przykład już EasyJet bywa. Nie do końca rozumiem dlaczego. Walotea bywa w Stanach Zjednoczonych, to już w ogóle bajka, jeżeli się wybieracie do Stanów, to możecie pół Stanów oblatać, kupując w ten sposób pakiety lotu z hotelem. Ja znam, kolejne wideo pojawi się przy okazji kolejnego deala, oczywiście wrzucimy do grupy na Facebooku. Trzymajcie się.